Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem ponownie jest ambasador Krzysztof Płomiński. I pan ambasador dał się namówić. Ja to bardzo dziękuję i witam Pana serdecznie. Ja również witam i dziękuję za zaproszenie. Namawiać nie trzeba było. Pan ambasador był na tyle uprzejmy, że proszę Państwa, opowie nam trochę o Sudanie i jego wyzwaniach i problemach, także z takim zawiesem historycznym. I ponieważ no, po raz pierwszy będziemy mówili tak szczegółowo o państwie afrykańskim, to panie profesorze, gdyby pan mógł zacząć właśnie o takim zawiesie Afryki, czy powiedzmy tak dzisiejszej Afryki, jaki to jest kraj. No Sudan, w Sudanie się dzieje bardzo dużo, ewakuowane są ambasady. Jak się czyta historię tego konfliktu, no to po prostu włosy się jeżą, bo to jest w zasadzie 30 lat nieprzerwanej wojny, czy wojen, prawda, w różnych rejonach, podział Sudanu i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale to oddaję panu głos, żeby nie zabierać czasu. Mamy tutaj mapkę Afryki, ja może ją zmienię na tą mapę taką polityczną, może to będzie troszkę lepiej. Widzimy wszystkie kraje afrykańskie i też sąsiadów na Bliskim Wschodzie, a na górze mapy mamy też do porównania Europę, czyli nasz skrawek Euroazji. Tak. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie i myślę, że ta rozmowa jest jak najbardziej na czasie, ponieważ w ogóle wokół Afryki dzieje się bardzo wiele w tej chwili i w ostatnich latach znaczenie tego kontynentu urosło, ale urosły także zagrożenia potencjalne, które stamtąd płyną, no, dla Europy i dla całego świata. Trzecim elementem jak gdyby tej układanki jest potężna rywalizacja głównych mocarstw o wpływy w Afryce, przede wszystkim związane z surowcami, ponieważ jest tam cała jedna wielka gama wszystkiego właściwie, co jest potrzebne współczesnemu przemysłowi, no i przemysłowi w przyszłości, zanim jeszcze nie zaczniemy ściągać dla potrzeb przemysłu surowców z innych planet, z Księżyca, asteroid, to między innymi tutaj Afryka w dalszym ciągu stanowi to zaplecze. Sama mapka również też jest pouczająca, ponieważ ona pokazuje skalę wielkości w porównaniu z Europą, no, która przede wszystkim może nie cała, ale w dużej części skolonizowała również ogromną większość poza Etiopią kontynentu afrykańskiego. Bo jeżeli tutaj popatrzą Państwo słuchający naszej rozmowy na tą mapę i chociażby na Sudan, który jest tam zaznaczony, no jest to kraj, który jest sześć razy większy od Polski. Czyli można sobie wyobrazić po prostu, gdyby to zostało naniesione na mapę Europy, jaki byłby to potężny obraz przy podobnej do Polski liczbie ludności. Także tutaj to rzeczywiście warto zauważyć. I to, co trzeba powiedzieć w tej chwili, jeżeli chodzi o realia afrykańskie, no to przede wszystkim to, że cały ten kontynent w ogromnej większości nie wyzwolił się jeszcze z tych więzów kolonialnych i postkolonialnych, pozostaje w ogromnej zależności od byłych metropolii. W wielu przypadkach również no, jest terenem tej bardzo zaawansowanej rywalizacji mocarstw, która z jednej strony zmierza do pozyskania potrzebnych surowców, o których wcześniej wspominałem, a z drugiej strony no, niestety podobnie jak przez długie lata Bliski Wschód chociażby po sąsiedzku jest wykorzystywany do wojen zastępczych, do konfliktów zastępczych między mocarstwami. I Sudan, który
nie przeżył razem z innymi krajami arabskimi tak zwanej arabskiej wiosny w 2010-2011 roku, no, znajduje się w bardzo specyficznej sytuacji, ponieważ ten okres, kiedy zachodziły wielkie rewolucje, które doprowadziły chociażby w sąsiednim Egipcie do obalenia prezydenta dyktatury de facto, chociaż przecież też były wybory prezydenta Mubaraka, on jest w dalszym ciągu pamiętany, a dla Sudanu był okresem, kiedy dokonywał się podział tego kraju, bo przecież to właśnie jest okres, kiedy po dziesięcioleciach wojny domowej południe Sudanu odzyskało czy uzyskało niepodległość. W tej chwili jest to państwo pod nazwą Republika Południowego Sudanu funkcjonujące, no jeszcze biedniejsze i walczące z nie mniejszymi problemami niż sam Sudan, który no, w ostatnim okresie przebił się tutaj na czołówki mediów światowych. No i myślę, że słusznie, ponieważ od tego, jak ten konflikt się rozwinie, w dużym stopniu będzie zależała sytuacja na całym dużym obszarze zarówno kontynentu afrykańskiego, jak i krajów Półwyspu Arabskiego i Bliskiego Wschodu. I też no, musimy o tym myśleć w kategoriach i bezpieczeństwa europejskiego, ponieważ tutaj mamy do czynienia z perspektywą rozszerzenia się strefy destabilizacji w Afryce, a to zawsze sięga po prostu również Europy, z zagrożeniami dotyczącymi terroryzmu, no i z tym, co rzeczywiście jest związane od szeregu lat z wielu problemami w Europie, czyli migracjami niekontrolowanymi, które również wynikają z problemów klimatycznych, jakie przeżywają te kraje. Jest to cały splot różnego rodzaju okoliczności, które nie pozwalają tym krajom rzeczywiście wykorzystać swojego potencjału, choć kilka przynajmniej krajów Afryki subsaharyjskiej tak zwanej, no, rozwija się stosunkowo szybko i ma również tutaj swoje daleko idące aspiracje. Także, no cóż, nasza placówka, zresztą będąca w stanie tworzenia się, też dzisiaj została zewakuowana. No i muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście, a przecież w swoim czasie również ewakuowałem własną ambasadę, na czele której stałem jako ambasador w Iraku. Wiem, co to znaczy, wiem, jak trudno jest jednocześnie odtworzyć substancję takiej placówki po okresie nieobecności. Czasami trzeba wszystko budować od nowa. Także również to, co się dzieje w tej chwili w Chartumie, w Sudanie, oznacza dla nas konieczność też korekty w polityce. Ja, publikując parę informacji na temat rozwoju sytuacji w Sudanie, spotykałem się w mediach społecznościowych, spotykałem się z zapytaniami, na jakie my tam mamy interesy. I to też, myślę, tutaj w trakcie rozmowy do tego powrócimy, ponieważ no, polskie interesy to są zarówno interesy gospodarcze, ale również sprawy związane z konsekwencjami wojny w Ukrainie i dążeniem Rosji do umocnienia swoich wpływów w Afryce. Tam również osłabione oddziały prywatnej armii Wagnera funkcjonują, pilnują nie tylko kopalni złota, które utrzymują siły paramilitarne w Sudanie, ale również na dużą skalę tym złotem handlują. To złoto również przyczynia się do finansowania wojny w Ukrainie. Także patrząc tutaj i na mapę, i patrząc na te wydarzenia, o których mówimy, no kolejny raz musimy skonstatować, jak powiązany wzajemnie jest cały świat i jak wydarzenia w najbardziej nawet odległych zakątkach
no, docierają również do Polski. No niestety nie jest to już ta sielanka, która kiedyś u Sienkiewicza w pustyni i puszczy opisywany Sudan, Egipt wyglądał. No, ja rozumiem, że w tej powieści to nie była sielanka, bo tam się toczyło powstanie, prawda, i bohaterowie tej powieści musieli, że tak powiem, najpierw się wydostali z tej niewoli mahdystów, tak, a potem jakoś tam wędrowali, prawda, żeby się miejmy nadzieję, że w Sudanie nie nastąpi już takie pogorszenie sytuacji, że jednak tam to będzie opisane, co było opisane w pustyni i puszczy, będzie się wydawało się lanką. Chciałem pana zapytać, bo wspomniał pan o krajach subsaharyjskich, tak, ale Afryka dzieli się na takie kraje, które są arabskie, prawda? No i na kraje, gdzie nie ma ludności arabskiej. Czy to ma jakieś znaczenie dla przeszłości? Miało, rozumiem, że było handlarzami niewolników, byli Arabowie na kontynencie, no, z zewnątrz kontynentu. Znaczy, uczciwie mówiąc, tak, handlarzami niewolników byli nie tylko Arabowie. Tak. No to, bo byli również kupcy europejscy, no to jasne, byli Hindusi i byli Żydzi, którzy też na tym robili interes. Ten zresztą okres w tej chwili, jak wiadomo, no, przeżywa też jakąś ponowną ocenę. Niektóre kraje przepraszają za okres kolonialny, za ich udział. To jest przecież i Francja, i Hiszpania, no tak na dobrą sprawę. No bo jak w historii Polski też, zdaje się, handlowaliśmy niewolnikami na naszym terenie. W dużym stopniu polskie państwo tworzyło się również za pieniądze uzyskiwane nie tylko z futer, nie tylko z bursztynu, ale również z handlu niewolnikami. Tak, więc Praga była, zdaje się, centrum tego handlu. No ale to on funkcjonował i na kierunku właśnie południowym, w kierunku Bliskiego Wschodu, jak również w czasach, kiedy na Półwyspie Pirenejskim była dominacja, obecność Arabów, to no, również w tamtym kierunku to cały ten handel był ukierunkowany. Ale wróćmy do tego podziału między ludnością. Więc jeżeli tutaj chodzi o ludność, to można powiedzieć jako ciekawostka, że ten ruch, przemieszczanie się islamskich Arabów w VII wieku w kierunku Afryki i Europy i Azji, ono w przypadku Sudanu miało pewną specyfikę. Otóż Arabowie, muzułmanie dotarli mniej więcej, jakbyśmy tutaj zrobili linię w połowie mniej więcej Sudanu obecnego, czyli jak gdyby północ i południe, to zatrzymano się mniej więcej na wysokości obecnego Chartumu. Dlaczego? Ogromną rolę tutaj odegrały kwestie sanitarne i muchacyce. Miejscowi byli no, uodpornieni, natomiast po prostu to przesuwanie się bardziej na południe Arabów i jednocześnie islamu. To chodzi o przenoszenie malarii, tak? Przenoszenie malarii, chyba tam jakieś jeszcze też inne choroby są. Także tutaj północ została zarabizowana w dużym stopniu i rejon wybrzeża. Zresztą jest to dalej, jeżeli popatrzymy również już na bardziej na południe, no ta obecność arabska, ona szła wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki, gdzieś tam, no, aż po Mozambik i doprowadziła zresztą do wykształtowania się i nowego języka Swahili, do przeżenienia się i stworzenia specyficznej... Przepraszam, że pana zapytam, ale Swahili jest ważnym językiem świata, pewnie już nie pamiętam, szóstym czy... I jak to nowego języka? To znaczy, w momencie była to jeszcze wcześniejsza obecność, przede wszystkim handlowa, Arabów, między innymi z Omanu.
No, penetracja kupiecka całego wybrzeża. Arabowie pod tym względem byli rzeczywiście praktycznie rzecz biorąc w całej erze nowożytnej, czyli mówiąc o tym, mówiąc przez 2000 lat, bardzo aktywni i w kierunku Indii, i w kierunku Afryki, no i jednocześnie w kierunku Europy, bo przecież funkcjonował przez około tysiąclecie szlak wodności, tak, który dawał bogactwo porównywalne z dzisiejszym bogactwem wynikającym z ropy naftowej. I te kontakty handlowe, one powodowały również osiedlanie się kupców arabskich na wybrzeżu tutaj wschodnim Afryki. Mówimy o Morzu Czerwonym, tak? Mówimy dalej. Jak róg Afryki jest. I dalej na południe. Czyli oni powiedzmy też tworzyli takie faktorie. Tworzone były faktorie, ale oni się przeżeniali, bo potem różnego rodzaju te kontakty były i z tego wykształcił się język. Język wybrzeża, który jest mieszaniną. Ja, no, będąc w Kenii czy w Tanzanii, sporo rozumiem z tego miejscowego języka Swahili, znając arabski. Także tutaj ta obecność rzeczywiście była duża i w przypadku Sudanu, no, Arabowie, można powiedzieć, w jakimś stopniu skolonizowali również ten kraj, chociaż to pojęcie nie jest do końca adekwatne do tego, co robili kolonizatorzy egipscy. I tutaj jeszcze był drugi element, nie tylko kwestia arabskości. Egipscy czy europejscy? Europejscy. I tutaj jest jeszcze drugi element, no bo ten arabski pochód przez sporą część świata, on niósł jednocześnie islam. I do Sudanu przyniesiony został również islam, z tym, że ponieważ ta obecność nie była w głębi kraju, między innymi ze względów klimatycznych czy sanitarnych, tak intensywna, no to w części południowo-zachodniej Sudanu, to jest prowincja, między innymi prowincja Darfur i w części Kordofanu, do dzisiaj Arabowie nie stanowią większości, muzułmanie nie stanowią wszędzie większości, zwłaszcza w rejonach wiejskich i pustynnych, ponieważ no, tam się zachowało, przetrwało również chrześcijaństwo i przetrwały różnego rodzaju wierzenia afrykańskie, rdzenne, które tam są. I to między innymi również decydowało o sytuacji wewnętrznej w Sudanie. No, w końcu o oderwaniu się tego południowego Sudanu po dziesięcioleciach naprawdę okrutnej wojny domowej, bo tam praktycznie rzecz biorąc cała ludność tego obszaru, poza niewielkim procentem, to była ludność chrześcijańska albo animiści. Także to było już też, nie jest tylko kwestia właśnie przynależności, oczywiście Sudan należy do Ligi Arabskiej, ale w 100% nie jest państwem zamieszkiwanym, powiedzmy, przez Arabów. Jest to ludność mieszana i ludność również etnicznie nie mająca nic wspólnego z Arabami. Czyli w tym południowym Sudanie religią dominującą jest chrześcijaństwo? Tu jak jest Darfur. Tu jest Sudan, przy granicy z Czadem i Republiką Środkowoafrykańską. To jest w dużej części ludność chrześcijańska albo kulty lokalne afrykańskie, które przetrwały. A jeśli chodzi o ten Sudan Południowy, który się oderwał od Sudanu, czyli to, co mamy tutaj na dole, to tam wspomniał Pan, że tam była też przeważała chrześcijaństwo. Tam jest podobna sytuacja jak w Darfurze, w Sudanie, i no, tam dominuje ludność chrześcijańska i te wierzenia lokalne. Rozumiem. Czy ten podział religijny był jakimś, miał wpływ na te konflikty, czy był jakąś przyczyną tych konfliktów, czy tej woli oderwania się tego południowego
Sudanu, czy to raczej inne względy? Względów było więcej, natomiast również te elementy religijne i etniczne, one o tym decydowały, czy współdecydowały. Podobnie jak dzisiaj zresztą, no, jeśli chodzi o rejon tutaj Darfuru, to trzeba pamiętać, że tutaj te elementy właśnie etniczne i religijne, one no, do dzisiaj decydują o bardzo niestabilnej sytuacji i o tym, że no, przez dziesięciolecia istniał tam i ukształtował się ruch oporu przeciwko władzy centralnej w Sudanie, która zresztą no, te obszary trochę zaniedbała rzeczywiście. I tutaj dochodziło podczas 30-letniej dyktatury prezydenta Omara al-Bashira do ludobójstwa, bo tak w prawie międzynarodowym to zostało określone. Tak również zostało potwierdzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny, który, tak jak w tej chwili, jeżeli chodzi o prezydenta Rosji, również wydał nakaz aresztowania prezydenta Bashira właśnie za to, co władza wyprawiała z ludnością Darfuru i innych prowincji, które no, upominały się o swoje prawa. To również ma bezpośredni związek z tym, co od tygodnia z kawałkiem dzieje się w Sudanie, czyli no, początkiem zapewne wojny domowej. Mianowicie rząd, nie mogąc sobie dać rady z powstańcami w tych zbuntowanych prowincjach, tworzył swego rodzaju bojówki, milicje takie, które uzyskały bardzo szerokie uprawnienia i organizowały rzeczywiście akcje, które zostały zakwalifikowane jako ludobójstwo. To byli tak zwani dżandżawidzi, czyli po prostu milicje muzułmańskie, arabskie, które no, próbowały rozprawić się, narzucić tutaj centralną wolę temu regionowi. I z tych właśnie bojówek wyrosła całkiem potężna siła, która dzisiaj liczy 100 tysięcy zbrojnych bojowników, skupionych w siłach szybkiego reagowania albo szybkiego wsparcia, które wystąpiły przeciwko armii w Sudanie, no, organizując coś w rodzaju przewrotu, próbując zagarnąć całą władzę, zakłócając jednocześnie, wydaje się bardzo głęboko, proces polityczny, który toczył się w Sudanie, zmierzający po 2019 roku do przekazania władzy cywilom i do uruchomienia procesu demokratycznego. No bo kiedy w 2019 roku dyktatura prezydenta Omara Bashira została obalona, powstały warunki do powołania rządu niezależnego od wojskowych, cywilnego. Z tym, że oczywiście w warunkach sudańskich, ponieważ armia i te milicje obaliły reżim, no to wykorzystały sytuację, żeby bardzo szybko same przejąć władzę. Po 2 latach, w 2021 roku, doszło tutaj już do odsunięcia od wpływów powołanego wcześniej rządu cywilnego w Chartumie, no i do jak gdyby nowej sytuacji, która miała się zakończyć porozumieniem politycznym, którego bardzo ważnym elementem, być może podstawowym, było doprowadzenie do konsolidacji armii i tych milicji, tak aby stworzyć jednolitą strukturę wojskową, co widocznie na tyle w którymś momencie nie podobało się przywódcy tych milicji, że zamiast spotkania ostatecznego dotyczącego już podpisania konkretnego, wynegocjowanego dokumentu porządkującego sytuację w kraju,
no, doszło do walk, do ataku na siedzibę, na dowództwo armii, na poszczególne siedziby lokalne, również armii, no i do zapoczątkowania tego obecnego kryzysu w takiej formie, jak on w tej chwili jest, czyli ciężkich walk toczących się w Chartumie, ale nie tylko w Chartumie, również w Omdurmanie, w wielu miejscach po prostu na terenie Sudanu. Chciałbym pana prosić, żebyśmy cofnęli się troszeczkę, dobrze, w czasie, i Sudan odzyskuje, czy odzyskuje, znaczy ogłasza niepodległość. 57 rok. 57 rok, tak? I co zostawili Anglicy po sobie? Czy za czasów Anglików był to względnie, no bo to była kolonia brytyjska. Tak. Czy za czasów Brytyjczyków to był względnie spokojny kraj, jakoś tam urządzony? No wiemy, że stąd nasze nawiązanie do Sienkiewicza, prawda, że było tam to powstanie. Ale czy oprócz tego to był jakiś względnie spokojny kraj, po tym, jak to powstanie zostało zdławione, czy nie? Czy też Sudan na przykład był cały czas włączany w jakieś, prawda, działania przeciwko, nie wiem, Imperium Otomańskiemu? Znaczy ruch oporu przeciwko władzy kolonialnej, no, nigdy nie wygasł. Prawdopodobnie zresztą, być może bo ta władza się utrzymywała jeszcze znacznie dłużej. Ale tutaj w ramach całego kontynentu afrykańskiego proces dekolonizacji, on rzeczywiście w poszczególnych krajach oddziaływał na siebie wzajemnie. I no, mówimy tu przede wszystkim o dużych miastach i o tych ośrodkach miejskich, czy bardziej zaludnionych terenach, ponieważ ogromna część Sudanu to jest również pustynia, gdzie nie ma praktycznie rzecz biorąc warunków do życia. I tutaj to, co również wydaje się ważne z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji, to w samym Sudanie również ten ruch oporu miał w znacznej części podłoże religijne. To znaczy przywódcy powstań, tak jak powstania Mahdiego, ogłaszali de facto świętą wojnę muzułmańską przeciwko Brytyjczykom, no i podejmowali działania zbrojne. One oczywiście przez zaskoczenie mogły przynosić powstańcom sukcesy doraźne, natomiast pozycja brytyjska była tak silna po prostu, że no, najbardziej okrutnymi metodami te powstania były po prostu dławione. Natomiast niepokoje i sprzeciw ludności przeciwko władzy kolonialnej on trwał przez cały czas, z większym lub mniejszym natężeniem. Zależało to po prostu, no, powstanie nie wybuchały co dwa lata, tylko po prostu w pewnej perspektywie czasowej. Jak patrzymy na mapę, to Sudan graniczy też z Morzem Czerwonym, prawda? To jest bardzo ważny szlak handlowy. I no, bo tam mamy na kanał Suezki, dobrze pamiętam. I no, mamy na tym obszarze, tutaj gdzie jest Erytrea, mamy też problem tego piractwa. Czy Sudan był jakoś zaangażowany w zwalczanie piractwa i czy też brał udział w tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo na tym ważnym szlaku? Jak to było? I tutaj bym prosił też, żeby pan opowiedział tę historię, kiedy, tak powiem, swoją osobistą. Właśnie w rozmowie wcześniej wspominałem o mojej pierwszej podróży do Sudanu. To było w 1989 roku. Byłem wtedy wicedyrektorem Departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No i polski statek handlowy, który operował w rejonie Morza Czerwonego, Krzywousty,
zmierzał z towarem do jednego z portów w dzisiejszej Erytrei, która wtedy, i to jest również przyczynek do sytuacji w Sudanie, walczyła o oddzielenie się od Etiopii. I kilka ugrupowań w górach działających i na wybrzeżu no, uprawiało wojnę partyzancką i przy okazji no, również interesowało się, co jest dostarczane do tych portów erytrejskich i do wykorzystania również przeciwko partyzantom, przede wszystkim broń. No i statek właśnie Krzywousty tam płynął. Partyzanci monitorowali ruch na tym szlaku morskim i doszli do wniosku, że prawdopodobnie jest tam broń. No i takie łodzie szybkie do dzisiaj wykorzystywane wyszły w morze, prawdopodobnie, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, a być może no, był to po prostu zwykły element też piractwa, bo to często się mieszało. Kapitan trochę skonfundowany, ale zgodnie z przepisami i praktyką, tylko praktyką bardziej przydatną w innych miejscach, żeby pokazać, że jest przy wybrzeżu kraju, do którego płynie, w celach przyjaznych, wywiesił banderę etiopską na statku. Obok polskiej, nie zdejmując tak. polskiej, co dla tych partyzantów, jak się okazało, z erytrejskiego frontu tam wyzwolenia, było no, jak gdyby płachtą na byka. W związku z tym dokonali abortażu na statek i całą załogę zabrali w góry. Powstał kryzys, jeden z kilku, jakie mieliśmy, z jakim również ja miałem do czynienia podobnych. I cały proces negocjacji pośrednich, które trwały bardzo długo, komunikacja nie była tak łatwa jak w tej chwili, gdzie każdy ma telefon komórkowy i możliwość skontaktowania się z dowolnym punktem świata. No i wreszcie przy pomocy również zaprzyjaźnionych krajów z regionu doszło do uwolnienia, ale do uwolnienia poprzez granicę tutaj etiopsko-sudańską. W każdym bądź razie uzgodnienie było takie, że no, konwój z tą polską grupą, z polską załogą, w której zresztą też znajdowały się kobiety, dojdzie do portu Sudanu, czyli do głównego portu sudańskiego. I grupa taka zorganizowana w Polsce, która również no, miała też możliwość, przygotowana była na ewentualne mediacje, na doprowadzenie uzgodnień, jakie tutaj były do końca. Wylecieliśmy polskim samolotem do Afryki i mieliśmy między lądowanie w Aleksandrii w Egipcie i potem miał być lot do Port Sudanu. Opóźniło się to wszystko prawie o tydzień. Czekaliśmy, nie wiedząc, jak się sytuacja rozwinie przez te kilka dni w Aleksandrii. No i wreszcie przyszedł telegram, że potwierdzają konkretny dzień. I my przylecieliśmy do tego Port Sudanu, gdzie pas, lotnisko polegało na kawałku pasa startowego, na którym z najwyższym trudem I-18 wylądował, bo ten pas był bardzo krótki. Duży samolot. Tak, to stosunkowo ale duży. Ale bezpieczny. To samolot bardzo bezpieczny, tak. Pod tym względem wszyscy to właśnie też podkreślali. No i zabraliśmy tamtą grupę z powrotem przez Kair tym razem do Polski, żeśmy szczęśliwie dolecieli. Natomiast no, każdy tego rodzaju kryzys dotyczący obywateli
On powoduje i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, i w innych agendach rządowych ogromne jednak zamieszanie. Chodzi o życie ludzi. W takich sytuacjach może się wszystko zdarzyć. Czy tam było żądanie okupu? Nie wiem, czy jeszcze mogę mówić, czy to nie jest za wcześnie po prostu, żeby wszystkie odsłaniać. Jeżeli pan uważa, że nie, to nie. Były tutaj uzgodnienia, które po prostu nie słyszałem, żeby zwolniono mnie z tajemnicy. Dobrze, no to rozumiem. To nie, ale rozumiem sytuację. To wróćmy w takim razie do Sudanu, bo Sudan też ma tą granicę z morzem. Czy w takim razie jest jakiś, także Sudan korzystał z tego handlu morskiego jako państwo? Jakie to w ogóle jest państwo? Jakie było przed tym? Czy ono jakoś funkcjonowało? Jakieś szkoły funkcjonowały? Sudan jest pod względem ilości zamachów stanu od uzyskania niepodległości na pierwszym miejscu w Afryce. Widziałem ten wykres, to po prostu niesamowite. Tak. I byłoby tych zamachów jeszcze więcej, gdyby nie jeden na tyle skuteczny, że przetrwała władza, która zdobyła właśnie w wyniku zamachu pozycję w Chartumie przez 30 lat. I to jest ta dyktatura Omara al-Bashira, która została obalona w 2019 roku. Sudan był krajem pod wieloma względami przyjaznym, fajnym. To są tacy ludzie rzeczywiście, którzy budzą sympatię, otwarci, weseli. Zresztą duża grupa Sudańczyków studiowała w Polsce. Przez pewien czas również mieliśmy ambicje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, żeby ułatwiać dialog między rządem centralnym w Chartumie a separatystami z południowego Sudanu, starając się, te rozmowy były również w Polsce kilkakrotnie prowadzone. No i gdzieś tam też ten swój kamyczek dołożyliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o charakterystykę samego kraju, z jednej strony przede wszystkim dyktatury, większość, z drugiej strony funkcjonowanie partii politycznych. Ich nawet w okresie dyktatury były czasami delegalizowane, były poddawane represjom, ale one funkcjonowały w jakimś stopniu, tworzyły taką również materię właśnie przygotowującą do rządów cywilnych. Ja byłem też kilkakrotnie w różnych okazjach, miałem okazję spotkać się z przywódcą jednej z największych partii, czyli partii Umma. To jest partia nawiązująca też do tradycji bractwa muzułmańskiego, ale otwarta, taka silna. I Sadek Mahdi, który był przywódcą tej partii. Partia. Tak, ale ja mówię Mahdi, bo to wydaje się, że był potomek. Tak, no to jest to. W każdym razie należy przyjąć, że to, co mówił, prawda, tutaj, jeżeli chodzi o swoich przodków, no to odpowiada prawdzie, choć pewnie nie zawsze wszystko w takich warunkach można udowodnić. Ja się z nim spotykałem na różnego rodzaju konferencjach w Europie. Był też raz w Polsce kontakt. No i muszę powiedzieć, że utkwiło mi właśnie w pamięci jego przekonanie, że ten Sudan w którymś momencie będzie rzeczywiście państwem demokratycznym, który potrafi przezwyciężyć kolonialną swoją przeszłość, a jednocześnie skorzystać z potężnych bogactw, które ma, bo w Sudanie jest prawie wszystko. Jeżeli chodzi o surowce różnego rodzaju, powiem tylko, co warto wspomnieć również w kontekście interesów rosyjskych w Sudanie, że według ostatnich danych statystycznych w 2021 roku produkcja złota wynosiła w Sudanie 90 ton. To dawało temu krajowi bodaj 12 miejsce w świecie wśród producentów tego kruszcu.
i jednocześnie duże wpływy. Tu warto powiedzieć zresztą, że w rejonie, zwłaszcza kiedyś w starożytności było Królestwo Meroe na północnym wschodzie dzisiejszego Sudanu, to tam prawie złoto można było rękami zbierać w różnych miejscach. Przecież cały Egipt w dużym stopniu korzystał z przepych faraonów. To było korzystanie ze złota właśnie sudańskiego. Zresztą nazwa Nuba, Nubia, czyli części Sudanu, ona pochodzi właśnie od złota, Nobe. W językach, chyba w języku egipskim chyba też tak było, choć tutaj nie jestem pewien. I te bogactwa też one dawały możliwość rzeczywiście przy dobrej gospodarce stanięcia na nogi takiemu krajowi jak Sudan, który również dzięki Nilowi z kolei ma możliwość korzystania z bardzo dużych zasobów wodnych, które w innych krajach po prostu są niedostępne. Zresztą problem wody to jest odrębny tutaj do odrębnego omówienia. Za chwilkę do tego przejdziemy, może już był właśnie czas, żeby porozmawiać o tym interesach sąsiadów, i wielkich mocarstw. Tutaj widzimy na mapce, na tej mapie, którą w tej chwili wyświetliliśmy, widzimy różne odmiany Nilu, tak? Znaczy różne dopływy Nilu, które się łączą chyba w Chartumie w jedną rzekę Nil, tak? I one mają źródła w krajach sąsiednich, jak rozumiem, tak? Tak. Nil tutaj, jak można zobaczyć na mapie, są te dwie główne odnogi, Nil biały i Nil błękitny. I już od starożytności ta rzeka, której bardzo długo nikt nie wiedział, gdzie znajdują się źródła, stworzyła Egipt. Starożytny Egipt była tutaj podstawą i organizacji państwa, i bogactwa, i kultury całej, która wokół Nilu wyrosła. Czyli to jest Egipt, który jest tam na północ. Dalej na północ. I o Egipcie mówi się, że jest to w ogóle dar Nilu, w jakimś stopniu również Sudan jest darem Nilu, ponieważ nie dość, że są tutaj jeszcze te obie odnogi płynące, to Nil ma jeszcze piękny zwyczaj zakoli, które powodują, że to nawodnienie przy brzegu jest większe, niż gdyby to była rzeka płynąca prosto. I tutaj mamy do czynienia właśnie z tym bogactwem, które jest w Afryce wyraźnie deficytowe, ponieważ w całym tym regionie również następują bardzo niekorzystne zmiany klimatyczne. Tej wody praktycznie rzecz biorąc nie ma. I nie ma również porozumienia między krajami, przez które Nil płynie, o współpracy. Takie porozumienie w przypadku Afryki Zachodniej, to tam rzeka Senegal na przykład, to państwa sąsiednie się porozumiały co do wykorzystania zasobów. Tutaj w przypadku Nilu każdy działa na swoją rękę. I im ktoś jest dalej od źródeł, tak jak Egipt, tym bardziej jest zaniepokojony tym, bardziej uzależniony od co działań, się dzieje z wodą i jest uzależniony od działań gospodarzy. I w tej chwili praktycznie rzecz biorąc wkrótce osiągnie pełną moc Tama, która została wybudowana, jest jeden z największych takich obiektów na świecie, Tama odrodzenia w Etiopii. I przede wszystkim Egipt obawia się,
że wstrzymanie dużej masy wody właśnie przez Etiopczyków, zgromadzenie jej, spowoduje problemy z dostępem do wody przez w Egipcie. Wokół tej sprawy no, toczą się rozmowy, ale jednocześnie od czasu do czasu z Kairu padają zapowiedzi możliwej nawet akcji zbrojnej, wojny. Znaczy przeciwko Etiopii, jak wiesz. Przeciwko Etiopii, do czego, no, gdyby rzeczywiście taka sytuacja miała konfliktowa zaistnieć, to na pewno byłby potrzebny Sudan jako partner. I z tego punktu widzenia również dla Egiptu to, kto rządzi w Chartumie, jest bardzo ważne. Również bardzo ważny jest to partner, jeżeli chodzi o przepływ ludności. W tej chwili w Egipcie pracuje około 5 milionów Sudańczyków, którzy no, stanowią je element pewnej równowagi na rynku, chociaż w wielu przypadkach Egipcjanie są niezadowoleni, że Sudańczycy zabierają im pracę, miejsca pracy, ale jednocześnie no, ta potężna ilość, ona pokazuje, jak również w przypadku problemów wewnętrznych w Sudanie może się ta migracja rozwinąć. Raczej w innych kierunkach do Etiopii, Biednej czy Erytrei ten ruch w zasadzie nie ma większego sensu, choć on również tam trwa, tylko to nie jest wielka skala. Do południowego Sudanu tym bardziej. Republika Środkowoafrykańska jest ogarnięta też wewnętrznymi potężnymi problemami. Czad, jeden z najbiedniejszych krajów świata, ale również nawet w czasie tego obecnego konfliktu okazuje się, że uchodźcy z Sudanu również do Czadu się przemieścili. Muszą ratować życie pewnie. No. Istnieje jeszcze tutaj kraj też bardzo ważny, Libia. I przez Libię, jak wiadomo, no, istnieje ten korytarz migracyjny do wybrzeża Morza Śródziemnego albo przez na południe dalej w kierunku Tunezji. I no, ten problem też tam bardzo silnie migracyjny występuje. I wrócę jeszcze do pytania o Morze Czerwone, bo praktycznie rzecz biorąc Sudan jest krajem, który ze względu raz na dyktaturę, a po drugie na brak stabilnego rządu w Chartumie, de facto nie otworzył się na przyjęcie baz zagranicznych wojskowych na swoim wybrzeżu, które by również mogły być punktem odniesienia do walki z piractwem czy do pilnowania bezpieczeństwa żeglugi na tym, tak jak pan wspomniał, niezwykle ważnym akwenie. Dużo tego rodzaju jednostek z różnych krajów świata jest w Dżibuti i w Erytrei i rogu Afryki. Natomiast Sudan jest bardzo zaawansowany, jeżeli chodzi o rozmowy z Rosją na temat utworzenia bazy morskiej. To jeszcze było negocjowane za dyktatury. Potem w trakcie, po obaleniu dyktatury, porozumienie zostało zawarte, dające Rosji możliwość utworzenia takiej bazy, ale ono nie zostało formalnie zalegalizowane, ratyfikowane, jeżeli to jest dobre w przypadku Sudanu słowo. W ubiegłym roku był tam minister Ławrow, jak gdyby potwierdził i zainteresowanie, i Sudańczycy potwierdzili zainteresowanie umożliwieniem otworzenia takiej bazy, niedużej zresztą, w zamian za już częściowo przekazane uzbrojenie i pomoc techniczną ze strony Rosji.
ale powiedziano Ławrowowi wyraźnie, że dokąd nie zakończy się proces polityczny porządkowania władzy w Chartumie, no to tutaj żadnych konkretnych działań Rosja nie może, nie ma prawa podejmować. A ja czytałem, że w tych rozmowach takimi inicjatorami czy obserwatorami to byli Amerykanie, zdaje się, i Anglicy, jeśli chodzi o rozmowy o utworzeniu rządu cywilnego. Czy to tak było? I tutaj był zaangażowany, były i Amerykanie, i Brytyjczycy, ale również Organizacja Narodów Zjednoczonych, organizacja Unia Afrykańska i parę innych krajów, również z sąsiedztwa. Także te dobre usługi były, no ale niestety w tej chwili skończyło się. Miejmy nadzieję, że znowu słowo skończyło się nie jest tutaj odpowiednim słowem. Tu warto jeszcze zwrócić, bo nie mówiliśmy o jeszcze jednym graczu występującym na obszarze Sudanu, a warto o tym wspomnieć, jest to Izrael. Bo po obaleniu reżimu, już właśnie w tym okresie pierwszych dwóch lat funkcjonowania formalnie rządów cywilnych, to Sudan zdecydował się włączyć do porozumień abrahamowych, czyli do procesu normalizacji stosunków Izraela z kilkoma krajami arabskimi, przede wszystkim Bahrein na początku, Zjednoczone Emiraty Arabskie, potem Maroko i Sudan jest tym ważnym krajem, zresztą cały czas wokół tego również Izraelczycy i nie tylko Izraelczycy pilnują, żeby w którymś momencie do tego wrócić, choć obecna sytuacja nie sprzyja zdecydowanie. Tak, żeby ten chiński broker tutaj namieszał sporo chyba w tym. No ja myślę, że tutaj brakuje, tak jak w przypadku niedawnego porozumienia o normalizacji stosunków między Arabią Saudyjską a Iranem, brakuje takiego brokera, jakim stali się Chińczycy w tamtym przypadku. No to może się pojawią tutaj. Czy Chińczycy mają swoje jakieś zainteresowania? Chińczycy są największym inwestorem w Sudanie, bo praktyka Pekinu jest taka, że niezależnie kto rządzi, to rządzą interesy. I ocenia się, że ogółem inwestycje chińskie w Sudanie wynoszą ponad 30 miliardów dolarów. To jest całkiem sporą sumą, ale ja osobiście oceniam, że Chińczycy również, jeżeli chodzi o Sudan, są bardzo ostrożni. Bardzo się poparzyli na Libii. Inwestowali bardzo dużo, mieli cały szereg daleko idących projektów uzgodnionych, ale z reżimem Kaddafiego. W momencie, jak ten reżim padł w 2011 roku, okazało się, że trzeba zostawiać te projekty, które były realizowane, bo sytuacja wewnętrzna na to nie pozwala, ewakuować dziesiątki tysięcy swoich pracowników, obywateli z tego obszaru. No i tak osobiście wydaje mi się, że Chińczycy stracili w Libii co najmniej kilkanaście miliardów dolarów zainwestowanych pieniędzy. A sytuacja jest taka, że w dalszym ciągu nie mają tam warunków, żeby powrócić. Tak, nie wiadomo w ogóle, jak ten kraj. Nie wiadomo, jak ten kraj zostanie w całości. Zresztą również tutaj to doświadczenie libijskie rzutuje na sprawy sudańskie. O, proszę popatrzeć, ten Egipt, który jest tym wielkim sąsiadem, z wielkimi ambicjami jednocześnie, zachowuje dużą dyskrecję i właściwie pewien dystans wobec tego, co się dzieje, nie opowiadając się ani po jednej, ani po drugiej stronie. Ale w Kairze pamiętają, że oni opowiedzieli się, jeżeli chodzi o Libię, po stronie zbuntowanego generała Haftara, na czym bardzo źle wyszli.
I tutaj też jest to bardzo zły sygnał dla Sudanu. Również ta niepewność, jak się zachować w danej sytuacji, kogo poprzeć, no, może wpływać na przedłużanie się konfliktu. No tak. Bo właściwie... Ale tam byli jacyś żołnierze egipscy, zdaje się. Nie wiem, tak, szkoleniowo w bazie, jakoś, czy... W bazie lotniczej, to jest Meroe, czyli Marawi, po arabsku. I tam była grupa żołnierzy, którzy, no, Egipcjanie w każdym bądź razie oficjalnie w komunikacie stwierdzili, że oni byli na wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Sudańczykami. No, znaleźli się na kilka dni w niewoli u sił paramilitarnych sudańskich, które tam zajęły część tej bazy lotniczej. Natomiast no, również w tym przypadku to ugrupowanie sudańskie zadbało, żeby tam nikomu nie spadł głos z głowy, żeby to nie było przypadkiem pretekstem do zaangażowania się Egiptu bezpośredniego w sprawy sudańskie. Także to jest po prostu coś, co będzie chyba przedłużało konflikt, ponieważ z jednej strony decyduje o tym podobieństwo sił, jeżeli chodzi o armię i ugrupowania paramilitarne, no i z drugiej właśnie pewna wstrzemięźliwość ze strony głównych graczy regionalnych i międzynarodowych, no, którzy nie wiedzą, jak sytuacja się rozwinie, a jednocześnie mają świadomość, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia politycznego, a w tej chwili no, nie widać czegoś takiego, oczywiście tu w tym rejonie mogą być nagłe zwroty, ale jedni i drudzy, obie strony i obaj generałowie po prostu na tyle złego sobie zrobili wzajemnie, że perspektywa jakiegoś porozumienia wydaje się tutaj zdecydowanie niemożliwa, a w najlepszym razie bardzo odległa. Poza tym, nawet gdyby się okazało, bo to w tej chwili się toczy cała walka, że w samym Chartumie któraś ze stron osiągnie zdecydowaną przewagę nad przeciwnikami, w praktyce to raczej może być armia, no to okaże się, że ten konflikt zostanie przeniesiony na prowincję, do różnych regionów i będzie się toczył. Może się toczyć po prostu no, przez całe dziesięciolecia z konsekwencjami dla całego obszaru i dla całego jednocześnie świata. No, pamiętamy, jak konflikt, na przykład interwencja zachodnia w Iraku, miały bardzo szybko doprowadzić do uporządkowania sytuacji, demokratyzacji, stabilizacji, a w rezultacie no, doprowadziły do problemów, które no, w dalszym ciągu do dzisiaj nie są rozwiązywane i nie ma perspektywy za bardzo, żeby one były rozwiązane w jakimś racjonalnym czasie. Chciałem pana zapytać jeszcze, no bo sąsiadem Sudanu przez Morze Czerwone jest Arabia Saudyjska. Prawda? To jest duży, bogaty kraj. Czy ma jakieś swoje interesy? Arabia Saudyjska jest krajem, który zaczyna mieć interesy prawie że globalne. Tak, no tak. To trzeba tutaj jednoznacznie powiedzieć. Jednocześnie jest krajem, który pod przywództwem młodego następcy tronu prowadzi bardzo asertywną politykę w regionie, starając się budować swoje wpływy. Wprawdzie w Sudanie jakoś szczególnie aktywni Saudyjczycy nie są, ale oczywiście mają tam swoje interesy od spraw bezpieczeństwa po sprawy gospodarcze, chociażby inwestycje również prywatnego kapitału w rolnictwie sudańskim. Tutaj Saudyjczycy mają całkiem spore interesy. Natomiast jeżeli chodzi o takie jednoznaczne stanowisko wobec stron konfliktu sudańskiego, to można powiedzieć, że ma Egipt, który jednoznacznie popiera armię i dowódcę armii,
a z drugiej strony z regionu, nie Arabia Saudyjska, a Zjednoczone Emiraty Arabskie, które sympatyzują z siłami szybkiego wsparcia. Także mamy tu mozaikę bardzo skomplikowaną. Saudyjczycy, jak gdyby, tak jak obserwuję w czasie tego kryzysu obecnego, jak gdyby chcieli zachować pewnego rodzaju neutralność, co może się okazać w którymś momencie pomocne, jeżeli zaoferują mediację i jakąś bezpośrednią próbę pogodzenia. Dla nich również Sudan ma ważne znaczenie, bo to jest bezpośredni sąsiad. W jakimś stopniu te relacje regionalne przyczyniły się też do urośnięcia w siłę jednostek paramilitarnych, ponieważ spośród nich, czy ich dowództwo, rekrutowało bojowników, którzy po stronie saudyjskiej walczyli w Jemenie. Znaczy po stronie saudyjskiej i rządu uznawanego międzynarodowo w Jemenie. Także tutaj przez Jemen, no głównie to było za pieniądze saudyjskie, ale także emirackie przede wszystkim, przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. Ja w swoim czasie też kilkakrotnie pisałem na ten temat, że tutaj ta polityka może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji w innych regionach świata, bo jeżeli konflikt w Jemenie wygaśnie, a wiele wskazuje na to, że w tej chwili wszystko zmierza w tym kierunku, no to ci bojownicy, którzy zdobyli doświadczenie i którzy tylko to potrafią robić, a nawet gdyby nie tylko to potrafili robić, to nie mają miejsc pracy, bo jest bezrobocie. Czyli będą to robić. Czyli będą robić to samo w innych warunkach i być może również będą destabilizować sytuację w różnych regionach Afryki, gdzie zresztą, co trzeba też, myślę, tutaj powiedzieć i co jest ważne dla europejskich i zachodnich i naszych w końcu interesów, że ogromna część Afryki to jest obszar działania fundamentalistów muzułmańskich. Tak. Że ten proces, który zaporządkowany został w Afganistanie jeszcze w trakcie agresji moskiewskiej na ten kraj i co potem posłużyło budowie Al-Kaidy, no to ten proces się rozwinął poprzez państwo islamskie, poprzez inne ugrupowania na Bliskim Wschodzie, no i ogarnął rzeczywiście tutaj dużą część Afryki. Sam Sudan, między innymi ze względu na dyktaturę, no, dyktatura okazuje się czasami ma też takie paradoksalne konsekwencje. Tutaj specjalnie tych ugrupowań na terenie Sudanu nie było. Natomiast raz, że destabilizacja kraju długotrwała, może zachęcić tych bojowników, żeby się wybrać na wycieczkę do Sudanu właśnie, a ten ruch będzie w jedną i w drugą stronę, no bo poprzez Czad mamy Mali, gdzie jest dramatyczna sytuacja, przecież mamy również inne kraje Sahelu, które dodając do tego Libię, która jest tym wielkim korytarzem umożliwiającym również migrację do Europy i Tunezja znajdująca się obok, no jest to potencjalnie tykająca już bomba, no a sytuacja w Sudanie może spowodować, że to nie będzie już jedna bomba, ale rzeczywiście cały arsenał. Rozumiem, ta bomba będzie kierowała, znaczy migranci będą kierować się do Europy, czyli w zasadzie takie kraje jak Rosja i pewnie jakieś inne będą temu sprzyjały, no bo to destabilizacja Europy. To w arsenale rosyjskim, biorąc pod uwagę wpływy rosyjskie w Afryce, ale także w Syrii czy na Bliskim Wschodzie, jest w dalszym ciągu ta tykająca bomba, która dotychczas jeszcze nie została odpalona. I z tego musimy sobie zdawać rzeczywiście sprawę. Z tym, że jeszcze to, co też pewnie warto słuchaczom tutaj
powiedzieć. No ten ruch migracyjny oczywiście on idzie w kierunku miejsc, gdzie są większe szanse, tak, gdzie są bogatsze. Ale na przykład skala dramatów bytowych, czy konsekwencji wojny, czy zmian klimatycznych jest tak duża, że nawet z obszaru rogu Afryki, no, migracja jest do Jemenu. W Jemenie są uchodźcy z tamtego obszaru. Czasami dlatego, że łatwiej jest skorzystać z pomocy międzynarodowej, humanitarnej, ale generalnie rzecz biorąc, no, ludzie uciekają tam, dokąd mogą. Tak, ratując życie no, myśląc również o przyszłości. I jest to dramat. Dramat również, no, zbliżamy się zapewne do końca naszej rozmowy, ale w przypadku takiego całego prawie kontynentu afrykańskiego z niewielkimi wyjątkami, no, mamy do czynienia z sytuacją taką, że dotychczas historycznie to ten region był wykorzystywany przez innych, natomiast nigdy nie generował w większym stopniu swoich własnych interesów. To, co się w tej chwili na Bliskim Wschodzie zmienia, kiedy poszczególne kraje, takie jak Arabia Saudyjska, ale i Izrael, potrafią powiedzieć sojusznikowi, w końcu amerykańskiemu, proszę się nie wtrącać w naszej sprawy, bo to jest, my wiemy, jakie są nasze interesy. I byliśmy podporządkowani waszym interesom, słuchaliśmy rad, jakie nam udzielacie przez całe dziesięciolecia, ale nie wyszliśmy na tym dobrze. Pozwólcie nam teraz samym zadbać o te interesy. I no, Afryka również pewnie w którymś momencie powinna w tym kierunku działać. Parę przykładów pozytywnego rozwoju w kilku państwach jest, natomiast w skali całego kontynentu, no, jest tych plag egipskich już, można powiedzieć, więcej niż w Egipcie. I Afryka niewątpliwie zasługuje na bardziej partnerskie traktowanie, a nie tylko jako, no, element kontynuowania tej eksploatacji od czasów niewolnictwa, prawda, rabunkowej gospodarki. Rozumiem, że ten Zachód jest zastępowany w jakimś sensie przez Chiny, no bo jednak tak się dzieje, prawda, że Zachód... mówimy to inwestycje, no ale chińskie inwestycje, to też przyjeżdżają chińscy robotnicy. W zasadzie co te kraje mają z takich inwestycji? Nie jest to oczywiście takie proste również w przypadku Chińczyków, choć Chińczycy, ich filozofia, jaką prezentują, jeżeli chodzi o podejście do współpracy, jest bardziej nośna niż zachodnia. No to przede wszystkim mówią, nas nie obchodzą, jeśli wy macie porządki u was. Szukamy projektów, które będą korzystne i dla nas, i dla was. Ale oczywiście to prowadzi w niektórych przypadkach do zadłużenia. Zadłużenia bardzo głębokiego, nie wiadomo, co z tym dalej począć. Natomiast Chińczycy są oczywiście bardziej skuteczni. Raz, że ta pomoc jest na większą skalę. Drugie, że Chińczyków jeszcze tam nie poznano, jacy mogą być i pewnie w którymś momencie będą. I mają większą siłę sprawczą, jeżeli chodzi o realizację deklaracji politycznych, przełożenie ich na konkretne projekty. Jako państwo takie autorytarne? Autorytarne i w dużym stopniu, no, dysponujące firmami również państwowymi o dużym potencjale. I co Chińczycy potrafią wykorzystać? Że jeżeli, no, w większości krajów afrykańskich już jakieś tam wybory są robione, Zachód uznaje, że to jest, no, demokracja. Tak. I w przypadku no, demokracji są wybory. I to, jeżeli Chińczycy potrafią rzeczywiście pod kątem wyborów w poszczególnych krajach zaprojektować coś konkretnego, czym prezydent może się pochwalić. Aha. Żeby podbudować swoją pozycję. My wam zbudujemy, nie wiem, ten kawałek drogi. No tak, ale wybory za 2,5 roku. Będzie za 2,5 roku i jest.
Jest i pan prezydent otworzy. I pan prezydent otworzy, prawda? No i wszyscy, tak. Wszyscy się cieszą. Tak. Czy z tego nie będzie potem problemu chociażby finansowych, zadłużenia? No to jest odrębna sprawa, ale to zostaje. Chińczycy również, no, cały szereg szkół w Afryce zaczyna uczyć języka mandaryńskiego. Chińczycy dbają o to, żeby również to soft power wykorzystać, między innymi jeżeli chodzi o naukę, o studia, o stypendia, o budowanie sympatii wśród miejscowych kadr. Uczą się tego i uczą się bardzo sprawnie. I to widać również na Bliskim Wschodzie, gdzie no, jest to moje główne miejsce specjalizacji wiedzy eksperckiej, gdzie po prostu patrzę, no, jak można rzeczywiście wykorzystywać soft power do budowania swojej pozycji. A w tej chwili oczywiście wszystkie wielkie mocarstwa robią od czasu do czasu spotkania na szczycie z krajami arabskimi. No ale na przykład jak jest w Waszyngtonie, to prezydent Biden mówi tak, ale ten, to są autorytarne reżimy, to ja was nie chcę. No dobrze. Oczywiście, czy to spowoduje, że dany reżim zostanie obalony? Broń Boże, najczęściej to wzmacnia jego pozycję. Dla ludzi pokazuje po prostu, no, że no, nie chcą nam pomóc. Tak, no bo część ludzi nie patrzy przez to, że to jest reżim, tylko to jest no, my, tak? Utożsamia się z krajem. Utożsamia się z krajem i jak gdyby no, czuje, że jest gorzej i gorzej traktowany. Ja wpadłem na trop takiej dyskusji właśnie w Stanach, że już czas, żeby w tym konkurowaniu z Chinami, żeby porzucić ten jednak, znaczy ten zwyczaj, żeby tak selekcjonować. W Stanach Zjednoczonych niestety bardzo ciężko jest zmienić podejście, zmienić pewną mentalność. Ja należałem do bardzo nielicznych osób, które pisały w 2003 roku do swojej centrali i publicznie również wyrażały takie przekonanie, że Amerykanie popełniają potworny błąd, przygotowując interwencję w Iraku. I ta inwazja doprowadziła do ogromnej traumy. Proszę zobaczyć, czy Stany Zjednoczone chociaż jednym słowem powiedziały, słuchajcie, jeżeli tak dalej będzie, my będziemy interweniować. Nie. Zabrano swoich obywateli z ambasady. Tak, byli przekonani, że mają rację. Tak. I po prostu tutaj, no, jak gdyby dezinteres mam, wyrażają. No to jest też może i lekcja pewna wyciągnięta, ale no Stany Zjednoczone tą traumę iracką w różnych miejscach świata po prostu pamiętają. Pamiętają również Afganistan i są bardzo ostrożne, żeby się angażować. Poza tym no, w przypadku Afryki potrzebna jest pewna trwała linia polityczna postępowania. Prezydent Trump w dużym stopniu no, nawet zlikwidował wiele programów amerykańskich na Afrykę. Administracja Bidena próbuje to odbudować, ale to wcale nie jest takie łatwe. Ale kiepsko im idzie, tak. Idzie to kiepsko, tym bardziej, że przesunęli zainteresowanie. No, tym głównym priorytetem są Chiny, które rzuciły Amerykanom wyzwanie globalne. Problemem jest również przyciągającym uwagę i środki agresja rosyjska w Ukrainie, która też w różny sposób odbija się w Afryce, no bo chociażby tutaj w przypadku Sudanu, gdzie operuje grupa Wagnera, wprawdzie wynajęta do pilnowania kopalń złota, ale ich faktyczna rola jest dużo, dużo większa. I w warunkach sudańskich, gdzie też, tak jak w całej Afryce, jest potężna korupcja, no to samoloty lądują na małych lotniskach w pobliżu kopalni złota
I no, u nas też sami się, przekonujemy się w Polsce, że nie zawsze na granicy służby sprawnie pracują. Także co dopiero w interiorze, gdzieś no, na terenie, tak jak wspomniałem, w przypadku Sudanu, większym sześciokrotnie niż powierzchnia Polski. No jasne. Panie ambasadorze, a jak patrzymy na Afrykę, to który z krajów tak sobie najlepiej radzi? Bo kiedyś, jeszcze ileś lat temu, czytałem takie opracowanie, że Senegal całkiem nieźle, a mam taki szczególny stosunek do tych Senegalczyków. Powiem panu dlaczego? Dlatego, że jak były wojska polskie we Francji i no była ta katastrofa w 1940 roku, to ci Senegalczycy z armii francuskiej, oni chcieli się nadal bić. No i często przyłączali się tam na przykład do wojsk polskich i razem z nimi, nie wiem co się potem z nimi działo, ale nawet pamiętam takie zdjęcia, Senegalczycy na polskim czołgu i tak dalej. Się... Francuzi mają bardzo marne doświadczenia ze swymi kombatantami dawnymi, pochodzącymi z kolonii, mimo że wielu z nich naprawdę było narażając życie i bardzo dzielnie walczyło, czasami również no, przeciwko własnym współrodakom, tak. Chociażby Algieria. Tak. No i ten problem do dzisiaj ciąży na Francji, ciąży również na innych krajach, które pomału zaczynają się też moralnie rozliczać z przeszłości kolonialnej. Oddając czaszki, chociażby jak Niemcy, ludu Herero, który został poddany eksterminacji na masową skalę. No ale również zabytki, sztuki, kultury. Ciężko to idzie, ale wracają. Natomiast tutaj jest jeszcze otwarte. No, my chociażby w Unii Europejskiej, no, ten bagaż doświadczeń jest bardzo kolonialnych, bardzo trudny. My wnieśliśmy tutaj jako wschodnia Europa no, swoje z kolei problemy związane chociażby z Rosją, natomiast no, w równym stopniu czy większym tam na krajach zachodnich ciążą problemy okresu kolonialnego. Senegal no, nie tak źle sobie daje radę, także może powiedzieć, że jak gdyby tutaj no, warto to odnotować. Jest kilka krajów, zwłaszcza tutaj w Afryce Zachodniej, które tych mniejszych, które mają dość duże współczynniki wzrostu. Natomiast cały kontynent jest chory ze względu na korupcję, ze względu na no, niedorozwój jednak ogromny, na problemy o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturowym. No i przede wszystkim to, co na całym kontynencie wisi, brak tych wielkich inwestycji, które byłyby potrzebne, żeby zmodernizować cały region. Chociaż niektóre dziedziny się świetnie rozwijają, chociażby jak IT czy komunikacyjne. Także no, pozostaje życzyć temu kontynentowi, żeby przede wszystkim nie trwonił własnych sił na wewnętrzne konflikty, czy w ramach poszczególnych państw, czy w ramach całego kontynentu. No i jednocześnie trochę też od tych bogatszych państw egzekwował swoje interesy. Ale mają takie organizacje, Afryka ma pewną organizację jedności afrykańskiej. Znaczy teraz to jest Unia Afrykańska. Unia Afrykańska, prawda, więc... Stara się też różne problemy rozwiązywać, integrować region, budować jakieś no, wspólnie przyszłość. Natomiast to nie jest łatwe. No, tak jak obserwowałem, jak powstał ten konflikt w Sudanie. No przecież Unia Afrykańska ma siedzibę w sąsiedniej Etiopii. Tak. Ale oni powiedzieli, że nie możemy mediować, bo nie możemy przyjechać. Bo w tych pierwszych dniach
Nie było komunikacji, no, nie było, bo nie wiadomo, czy po prostu nawet jak przyleci, no to nie zestrzelą. No mediacje zaczynają od tego, że strony są gotowe do tego. To. No, strony one mówią, że są gotowe. No, także pewnie też oczywiście nie byłoby z tej mediacji nic specjalnego, ale to jednocześnie pokazuje, jakie są problemy. No, to są chociażby te kwestie odległości. Francuska grupa ewakuacyjna w rejonie Omdurmanu została ostrzelana. No to już jest problem, czy z jakiej drogi można korzystać, z jakiej nie korzystać. No to mi zresztą przypomina sytuację z Bagdadu, kiedy przed wojną w 90 roku ostrzelana została grupa ewakuacyjna ambasady niemieckiej, kierująca się do Jordanii. No i oni wrócili do Bagdadu przestraszeni, szukali możliwości jakiegoś wsparcia. To było przed wojną jeszcze, czyli przed pustynną burzą, przed, tak? Przed pustynną burzą, przed dosłownie tygodnie. Ale to była taka napięta sytuacja. Tak? Już była sytuacja napięta i poszczególne placówki. No różnie się zachowywały, ale akurat Niemcy się postanowili w ten sposób ewakuować. Komunikacji lotniczej nie było od dawna przecież. No i zabraliśmy ich na nasz samolot. Do dzisiaj mam od ministra spraw zagranicznych Genczera podziękowanie po prostu za umożliwienie im opuszczenia. No tak, ale rozumiem, że to takie gesty to są dość... Nie ma innego wyjścia, trzeba ludziom... Nie ma innego wyjścia, no tym bardziej, że znowu każde nieszczęście, które się zdarzy, ono potem bardzo długo rzutuje też na relacje. W tym konflikcie, zdaje się, Hiszpanie ewakuowali polskie jakieś grupy, prawda? Tak, no, tak. Ale, znaczy, nawet to było, że było 200 żołnierzy... Dyplomatyczną. Tak. To była osłona 200 żołnierzy hiszpańskich, że to zrobili bardzo sprawnie, także... Jeśli chodzi o dyplomację, to się pewnie takie usługi zdarzają. Tak, to się zresztą różne są historie. Ja pamiętam taką może anegdotkę, nie wiem czy ona jest akurat taka bardzo uporządkowana politycznie, ale kiedyś w dość dawnych czasach, ale już kiedy poszczególne kraje Afryki uzyskiwały niepodległość, no gdzieś ambasador niemiecki wyjechał w teren, niekoordynowany wyjazd z miejscowymi władzami, nie bez ochrony, no i wpadł gdzieś tam w ręce ludożerców, którzy jeszcze funkcjonowali i został, przynajmniej tak prawda wyglądało, zjedzony. No i MSZ jeszcze wtedy niemiecki w Bonn domagał się zadośćuczynienia. No oni przepraszali, jakieś tam gesty robili, tłumaczyli i tak dalej. No i w rezultacie w którymś momencie na kolejne nalegania, no żeby zrobili jeszcze coś więcej, mówią, to teraz nic nie pozostaje nam, żeby to odprowadzić do jakiegoś tutaj usatysfakcjonowania was. Jak chcecie, zjedzcie naszego ambasadora. Rozumiem, no, ale chyba nie był smart. Panie Krzysztofie, możemy zobaczyć, czy mamy jakieś pytania? Może się nam pojawi. Tutaj mamy dużo komentarzy, ale nie widzę. Nie widzę pytań. Tam się coś kojarzy. Obecna sytuacja w Sudanie nie jest powiązana z Egiptem. Oba kraje od lat mają spór o Nil. Egipt wycofał się z pomocy militarnej dla Rosji, choć wcześniej wyraził zgodę i zdecydował się na pomoc Ukrainie. No to o tym mówiliśmy troszkę. Czy możemy tutaj panu odpowiedzieć? Czy jest powiązane z Egiptem? No to... W jakimś stopniu ja o tym wspominałem, o 5 milionach Sudańczyków, o wspólnych manewrach, o etiopskiej tamie, o takim strategicznym, no zawsze był Sudan uważany w Kairze za strategiczne zaplecze Egiptu. Natomiast no, tutaj po prostu
gdyby była taka potrzeba, to pewnie Egipt też nie zawahałby się z jakąś formą interwencji w Sudanie. Ale wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, no tutaj nie ma w przypadku rozwoju sytuacji w Chartumie takiego niebezpieczeństwa. Egipcjanie dadzą sobie radę, jeżeli chodzi o współpracę, nawet gdyby definitywnie jedna ze stron zwyciężyła, to pewnie nie będzie to problemem. Nawiązanie dobrych relacji, rozumiem. Tak? Bo będą podtrzymane dotychczasowe relacje, niezależnie kto tam osiągnąłby przewagę. Natomiast z punktu widzenia charakteru władzy w Kairze, to jakimś zagrożeniem byłby proces demokratyzacji Sudanu. Bo jednak po obaleniu demokratycznego rządu prezydenta Mursiego w Egipcie, no jest tam silna władza autorytarna, która z przeciwnikami nie patyczkuje się. Także gdyby tutaj doszło rzeczywiście do tego procesu pokojowego i powstała jakaś sprawnie funkcjonująca struktura demokratyczna, to dla Egiptu musiała być to kwestia również do wyciągania wniosków. A nowe konsekwencji. Tutaj jeden z panów wspomina nam, czy tam w Chartumie byli archeolodzy polscy. Coś pan słyszał o tym? W tej chwili nie wiem, czy byli. Wydaje mi się, że nie było ekipy w tej chwili archeologicznej. Natomiast Polacy mają bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o wykopaliska w Egipcie i badania historii Egiptu. Przede wszystkim... No wiem, tutaj pan wspomina o Sudanie. A ja powiedziałem? Egipt. Nie, oczywiście Egipt swoją drogą, ale również Sudanie. No, wiele osób powinno pamiętać wystawę, jaka była Kresków Nubijskich. Tak. To między innymi Polacy, badania archeologiczne właśnie w Meroe na północnym wschodzie Sudanu. No i sporo doświadczeń takich, które zaowocowały również w minionych latach, a i teraz dla polskiej nauki. Te wykopaliska to były częściowo, rozumiem, zostały tam. Znaczy, to, co darowano Polsce, to był podarunek za tą pracę, tak? Tam było, co trafiło do muzeum. Jeśli dobrze pamiętam, tam był jakiś podział nastąpił, tak. Po prostu i... Znaczy, dobrowolny, to żeby tak. Pytam, bo... Nie, to wszystkie tutaj czerwone światło, nie zabiorą nam z powrotem. Nie, ale nie chodzi o zabiorę, tylko żebyśmy nie zabrali, tak? Tutaj mamy jeszcze... Mówiliśmy o Egipcie, proszę Państwa, tu jest... Nie, tutaj bardzo dużo jest tak, takich... Ale czy Bin Laden zaczynał od Sudanu rzeczywiście? Tak tu pisze Pan, jeden z Panów, czy Pani? Bin Laden nie zaczynał od Sudanu, Bin Laden zaczynał od Afganistanu, sprawę. I to był okres, kiedy akurat ja byłem na placówce w Jordanii i kiedy... Tysiące takich właśnie późniejszych Bin Ladenów szkoliło się w bazach, korzystając z pomocy instruktorów amerykańskich, brytyjskich, saudyjskich i pakistańskich, żeby o wspólną sprawę walczyć w Afganistanie. No ale czasami, jeżeli się gdzieś zacznie jakieś działanie, to potem czasami to działanie po prostu zaczyna określać już również losy tych, co go organizowali. Tutaj pan Adam Kluska mówi, że został zaatakowany jakiś konwój francuski w Sudanie i Francuzi go zestrzelili. No, prawdopodobnie, jeśli to był konwój, to go mogli zestrzelić. Tam. Zestrzelili kogo? Jakąś samolot, zdaje się, armii. A tak, ale to w Omdurmanie było. Durmanie. Ja wspomniałem o tym, tak. Że został zaatakowany i tam właśnie był, szczegółów albo nie znam, albo nie podawano. Natomiast była również informacja,
że ochrona konwoju zestrzeliła samolot. No na pewno musiał to być jakiś mniejszy samolot i nadający się do zestrzelenia. To jest tego pewnie ręcznego. Ręcznego jakiegoś uzbrojenia. Chińczycy mają wszystkie kopalnie, fabryki, wszystko. Izrael ma obecnie problem z Iranem. Ma problem, no właśnie, bo tutaj nasi widzowie mówią o tym problemie z Iranem Izraela. I już jak pan tutaj jest u nas, to chciałem pana zapytać o ocenę tego, czy ma przyszłość ten deal arabsko-irański. Bo przecież to podłoże tego konfliktu jest bardzo głębokie. Podłoże konfliktu jest bardzo głębokie, natomiast tu jest podobna sprawa jak w przypadku porozumień Abrahama. Jeśli problem palestyński jest tak skomplikowany, że jest nie do ruszenia, to zróbmy bypass. Bypassujemy, żeby po prostu kiedyś wrócić do tego problemu, jak będzie inny klimat, inne warunki. W przypadku Arabii Saudyjskiej i Iranu jest podobna sytuacja. Oba kraje dojrzały ze względu na swoje interesy do normalizacji, bo potrzeby są wewnętrzne w Arabii Saudyjskiej, koszty wojny jemeńskiej przede wszystkim, koszty wojen zastępczych czy konfliktów zastępczych z Iranem w Iraku, Syrii, Libanie, to wszystko po prostu zakłóca plany wielkie transformacji kraju, zakończenia odejścia od nafty, od ropy, przejścia na inne źródła finansowania rozwoju i generalnie rzecz biorąc gruntownej modernizacji kraju. Iran z kolei ma protesty wewnętrzne, ma sankcje, ma problem, jeżeli chodzi o program nuklearny ze Stanami Zjednoczonymi, no i jednocześnie chciałby też trochę pozyskać środków na rozwój kraju. Także moim zdaniem, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską i Iran, tutaj nie będzie jakiejś wielkiej miłości. I te zagrożenia, bo problemy, które w stosunkach istniały i istnieją, one pozostają w dalszym ciągu. Natomiast jest tu coś w rodzaju właśnie tego bypassa, obejścia, mostu nad tymi problemami. No, przynajmniej współdziałania do momentu, kiedy znowu inne problemy nie zakłócą ewentualnie sytuacji. I druga, czyli co jeszcze trzeba powiedzieć, że no, ten proces zbliżenia, próba normalizacji, on trwał od paru lat. No tak, ja wiem. Dzięki tam. Amerykanie tam zaczynali coś robić. Amerykanie chcieli też po prostu z tym Iranem jakoś próbować się dogadać, ale z wielu względów mieli ograniczone możliwości. Natomiast Saudyjczycy i Irańczycy rozmawiali w Bagdadzie, rozmawiali za pośrednictwem Omanu. Ten grunt został przygotowany. I po prostu potrzebowali kogoś. Te dyplomacje arabskie były całkiem sprawne z tego wniosek. Panie redaktorze, więc ja powiem tak. Ja przepraszam, że ten. Nie, bardzo dobrze. Ja powiem tak, że w okresie Ramadanu, kiedy życie praktycznie rzecz biorąc całe trochę tam przygasa, Saudyjczycy wykazali się niewiarygodną wręcz aktywnością. Minister spraw zagranicznych pojechał do Damaszku. Znowu konkretny problem, też nie do ruszenia, bo przecież od 12 lat Syria jest zawieszona w Lidze Arabskiej, a teraz za 3 tygodnie będzie kolejny szczyt arabski w Riyadzie. Syryjski minister był w Riyadzie. Zorganizowano spotkanie ekspertów. Doszło dzięki również wsparciu saudyjskiemu do normalizacji stosunków Bahrejnu z Katarem. Doszło do zawieszenia broni w Jemenie, do podjęcia rozmów. Wymienieni zostali jeńcy wojenni z jednej i z drugiej strony. Natomiast jedno jeszcze tutaj, ja pewnie w najbliższych dniach na ten temat będę się starał coś napisać w mediach społecznościowych, bo rodzi się nowy problem między Iranem a Azerbejdżanem.
Tak, to widać. I tutaj no, jest parę elementów, które mogą rzeczywiście doprowadzić do bardzo ostrego zaostrzenia tego konfliktu. No i pewnej może jakiejś do konfliktu zastępczego również Izrael. Tak, właśnie Izrael. Iran. Tak. Bo Izrael buduje swoje pozycje w Azerbejdżanie. U nas często bywa ambasador Jerzy Marek Nowakowski, też mówił o tym, on interesuje się. A tam jest i blokowanie przecież w tym, jeżeli chodzi o Górski Karabach. Tak, tak. Drogi, o łączność. No, Rosjanie wymyślili sobie korytarz transportowy, który po części w tamtych stronach przebiega i przez Iran, tak żeby doprowadzić do wyjścia na Ocean Indyjski. No co więcej, w tej chwili zostały ustanowione stosunki dyplomatyczne Izraela z Turkmenistanem, co też gryzie Irańczyków mocno. Także te tutaj trzeba obserwować, bo to może się skończyć po prostu. Wspomniałem o tym dyplomacji arabskiej, no bo my mamy takie, prawda, to ogromna zasługa Chin jest, prawda, ten deal, ale z tego wynika, że to był tylko taki last touch. Taki. Chińczycy przyszli na przygotowany grunt. Ta. Jest to zresztą element, daj Boże, i polskiej dyplomacji, żeby się uczyła, przygotowania gruntu, nie wchodzenia w sprawy beznadziejne. Co więcej jeszcze, czego też brakuje dyplomacji zachodniej bardzo często, tutaj został zaangażowany autorytet prezydenta Xi Jinpinga, który w grudniu ubiegłego roku był w Riyadzie, na szczycie i z Saudyjczykami, i z krajami Rady Współpracy Zatoki, i z całym obszarem arabskim. Kilka tygodni później zaprosił do siebie, no na, może trochę na dywanik, prezydenta Iranu. No i spieli pewnego rodzaju przedsięwzięcie dość kunsztownie. I no, miejmy nadzieję, że to po prostu nie skończy się tylko na gestach, ale przerodzi w konkretne działania. No, zresztą ambasady już zostały reaktywowane de facto. Tak. Zaproszony został do Riyadu prezydent Iranu. No to nie są już tylko puste gesty czy deklaracje. Uważamy, że pokój jest zawsze dobrą rzeczą, prawda? Jest. Nie wszyscy tak uważają, ale w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie tak. No a Bahrain z Katarem o co się kłócą? To jest część dawnego sporu, który o politykę w ogóle regionalną i podejście również do islamskich ugrupowań politycznych w regionie. Trzy lata temu było blisko interwencji Arabii Saudyjskiej, Emiratów, Bahreinu i innych sąsiadów w Doha, czyli w Katarze, z zamiarem wpłynięcia na politykę, jeśli nie zmiany reżimu w Doha. Także tutaj po prostu to jest. Ja zachęcam również, jeżeli można, bo o tych sprawach takich wszystkich ważniejszych ja piszę w mediach społecznościowych, Facebook, LinkedIn, i tam warto również zajrzeć do wcześniejszych publikacji na ten temat. Tak samo tutaj pytanie jest również o Jemen. Co ta wojna? Tak, no. O za wojna, no. Jemen to jest rzeczywiście jeden z najbardziej fascynujących krajów w całym regionie, ale jednocześnie z bardzo skomplikowanymi realiami wewnętrznymi. I oczywiście to porozumienie szykujące się w tej chwili z Saudyjczykami, one tego konfliktu zdecydowanie nie zakończy. Jest perspektywa nawet podziału Jemenu ponownie na dwa państwa, a może nawet więcej. Przypomnijmy, że to w Jemenie doszło do tej ataku na ten niszczyciel amerykański. Tak, tak? Kol. Tak. Tak, to jeszcze. No zresztą w dalszym ciągu są ogniska Al-Kaidy i Państwa Islamskiego w Jemenie. I też mamy problem, że tam ilość tych ludzi było w tej wojnie domowej w Jemenie i teraz ten pokój, to oni znowu zostaną bezrobotni. Tak, dobrze mówię, że to będzie taki problem, co z nimi zrobić, co oni ze sobą zrobią.
No, mam nadzieję, że nie pójdą się odwdzięczać Sudańczykom i walczyć u nich. Tak, no, no ale problem jest. Na zasadzie wzajemności. Nie, no to tak. Ale to, no, tu jest cały czas problem w stosunkach międzynarodowych. Tam, gdzie wchodzą w grę różne interesy, jak te interesy powinny się właśnie rozstrzygać, czy w postaci konfliktu, wojny, czy w postaci współpracy. Gdyby część tylko tych środków, jakie są angażowane w rozwój ze strony Arabii Saudyjskiej i tych bogatych krajów naftowych, została przeznaczona na wsparcie Jemenu, to ten kraj natychmiast by odzyskał, zostałyby usunięte powody, dla których oni się buntują. No. Bo ja podam tylko jeden taki przykład, akurat mojego dobrego znajomego dyplomaty niemieckiego sprzed już kilkanaście lat temu, który był w Jemenie. I on został uprowadzony przez grupę ludzi z niedużej wioski. Ci ludzie wybudowali, biedota w górach, wybudowali własnym sumptem szkołę. Wyposażyli ją we wszystko, bo nie było nauczyciela. Przez trzy lata prosili rząd, delegację, żeby ustanowić, żeby dali etat nauczyciela. Ale to piękna historia z budżetu, jest. Tak. I ten Niemiec, on tak się przekonał, przecież ci ludzie mówi, no naprawdę słusznie mnie porwali, bo wreszcie ten nauczyciel przyjechał. No. I on do dzisiaj utrzymuje z tymi ludźmi, jeszcze kilka lat temu utrzymywał kontakt, no jak gdyby może nie efekt sztokholmski, syndrom sztokholmski, ale coś po prostu takiego osobistego bardzo przeżył. No. Tak. Panie ambasadorze, no, bardzo dziękuję za to opowiadanie rozmowy o Sudanie, także rozmowy o tym otoczeniu Sudanu, tym razem jakim był Bliski Wschód. Za to, że pozwolił nam pan jak gdyby wejrzeć w te mozaikę tego regionu, żeby to lepiej zrozumieć. Także ja mam nadzieję, że gdzieś w innym studio na Bliskim Wschodzie siedzi taka para rozmówców i zastanawia się, jak będzie Europa wyglądała po wojnie w Ukrainie. Ale ja jestem o tym przekonany, że jak mówiliśmy o tej dyplomacji arabskiej, że na pewno tam są takie gremia, które sobie się przyglądają, rozmawiają i dyskutują, tak jak my tutaj. Tak, żeby lepiej rozumieć. Ja staram się obserwować też to, co idzie czasami, czy w mediach społecznościowych, czy w głównych sieciach. No ale to jeszcze oni się nie przyzwyczaili do tego, że w ogóle w Europie mogą być takie konflikty. Tak, oni przyzwyczaili się do swoich. My sami jesteśmy chyba trochę zaskoczeni. Tak, my jesteśmy bo zaskoczeni. Bo nam się wydawało, że po prostu, że już nie, że to się ale w Europie też musimy już nie. Uważać, bo jeżeli te procesy takie no, pojednania i wygaszania konfliktów na Bliskim Wschodzie, one będą postępować i będą postępować skutecznie, to może się sytuacja odwrócić, broń Boże. Tak. Także to oni też będą mieli swoją Unię Europejską i będą patrzeć na nas. Tak. No dobrze. A najgorsze byłoby, gdyby no, konsekwencją agresji rosyjskiej na Ukrainę była jakaś forma irakizacji tutaj w naszym tam. Regionie, czyli po prostu nie do opanowania permanentnego konfliktu. Tak. No. Wszyscy na to bardzo uważają. Myślę, że część obaw, już to się nie chce mądrzyć dobrze, ale myślę, że część obaw Zachodu, żeby Rosja się nie rozpadła, to jest też ten element, prawda, żeby nie było tak, że nagle tam się znajdą jakieś grupy. Mamy doświadczenia z wojen zastępczych w różnych regionach świata, natomiast gdyby rozwój wydarzeń, a w tym kierunku przecież te stosunki globalne idą w kierunku konfrontacji Chin i Stanów Zjednoczonych, no to obecność Rosji takiej zdesperowanej no może tutaj być czynnikiem niezwykle niebezpiecznym. Ale miejmy nadzieję, że jakoś tej dyplomacji się uda to załatwić, chociaż... Inshallah, powiedzmy, jeżeli już mówimy językiem z takiego regionu, czyli daj Boże. Daj Boże. Dziękuję panu bardzo. Ja również dziękuję serdecznie. Państwu za obecność z nami, za komentarze. I jestem
bardzo wdzięczny, będziemy wdzięczni za klikanie, polubienia i jakieś tam wsparcie na Patronite. I do zobaczenia w niedzielę, jak zwykle będziemy się widzieli z Jerzym Markiem Nowakowskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.